Kolejny przystanek w Bieszczadach i już mnie ostrzegają, że są tutaj niedźwiedzie. Elos Travelos. Ale patrzcie teraz to, jaki się zrobił klimacik. No jest klimaciarsko, mgła jest, jak już tutaj jechałem, to normalnie aż chciało się zatrzymywać i pstrykać zdjęcia, ale mówię spokojnie, spokojnie, za chwilę i tak znowu pewnie gdzieś będę, gdzie będzie oczywiście nie gorszy widok. No i jestem. Tak w ogóle to miałem iść, bo teraz idę na Sine Vire. To jest taki rezerwat, płyną tam sobie rzeki, są skały. Bardzo mi się one podobały na zdjęciach, dlatego stwierdziłem, że chcę się tam wybrać. No i słuchajcie to, miałem tak naprawdę iść z drugiej strony, troszkę dłuższą trasą, tylko zaczęło tak lać, że stwierdziłem, dobra, już dzisiaj nie przestanie, nie mam co czekać, jadę już szukać noclegu, bo jeszcze nie mam. No i tak sobie jadę, przestało padać, patrzę, jest kilka samochodów zaparkowanych tutaj na wejście i patrzę, tabliczka Sine Vire, 2,5 km. Mówię, nic o tym nie wiem, dobra, zatrzymałem się, no i idę. Pewnie max godzinkę będę szedł, ale w takich warunkach, powiem wam, jest moc. Takie ścieżki leśne pewnie, za chwilę pewnie troszkę w górę będę musiał podreptać, ale ja to zrobię z przyjemnością. Got me feeling like them leaves. Please hold me down, I need to rest. Widzicie tutaj te liście? Tak idę i nie mogę przestać się patrzeć na tą roślinność. Słuchajcie, mi niedawno odbiło na punkcie roślin, takich zielonych, najlepiej bezkwietnych, tak się mówi? No jak widzę te takie duże liście, to normalnie mam ochotę tak dźbnąć i zabrać ze sobą, albo najlepiej z korzeniami. O, samochód jedzie. Pamiętajcie, że kiedy jesteście w jakimś parku narodowym, krajobrazowym i innym, to nie wolno zrywać niczego. Jakby bardzo wam się podobało, nie wolno. Ewentualnie można dotknąć paluszkiem. Hodowałbym w domu. Zapewne wrócę do domu i od razu wpiszę roślinność w Bieszczadach i będę szukać ich w internecie. Może da się kupić, chociaż wątpię, że ona by przetrwała warunki w domu. Ale skoro paprotki dają radę, to dlaczego by nie taka polska monstera bez dziur? Dopiero co wam mówiłem o tej polskiej monsterze i patrzcie, no normalnie ona rośnie jak monstera, pnie się do góry, dziury ma, ale wyżarte przez owady, no ale patrzcie to, to jest normalnie polska monstera. Tylko, że ma tutaj jakieś takie rzepy. No ale wygląda to cudnie, kurde. We ain't got no time to waste. I'm just like a mermaid. I wanna eat you. So fresh. Proszę państwa, rezerwat Sine Vire, ale naprawdę skałki są zacne, robią wrażenie. Chodźmy, 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 no chodźcie, chodźcie, pokażę wam z bliska. Znikam sprzed kamery, ja tu jestem niepotrzebny. Przyroda ze mną wygrywa, patrzcie. Może sobie poskakać, tylko uważajcie, żebyście sobie nic nie zrobili. Skoro już tutaj jestem, no to przecież nie zostawię was bez widoczków na końcu tych skałek. No to chodźmy.
Tutaj jest tak głośno od tego od fal, że nie wiem, czy w ogóle mnie słychać, ale chyba coś tam słychać, co nie? Tam dalej chyba już nie będę szedł, bo jednak nie chcę wpaść. Znaczy dałbym radę, ale jednak tutaj mi chyba wystarczy. Za mną już są jacyś inni ludzie. Bardzo warto, polecam te miejsce, Sine Viry. No. Byłem właśnie umyć zęby i obok mojego namiotu, patrzcie, to jesz jeży. Gdzie idziesz? Kolejny dzień w Bieszczadach i patrzcie, gdzie wylądowałem. Tak naprawdę miałem być w jakimś domu młodzieżowym, tam było 200 dzieciaczków. Nie byłoby może to złe jakieś nowe doświadczenie, ale okazało się, że tutaj niedaleko na polu namiotowym są moi znajomi sprzed wielu, wielu lat. Siemano! Siemano. Wy jesteście rowerami, nie? Znaczy, nie, ludźmi. Ludźmi, ale... No. Przyjechaliście tutaj rowerami, co nie? Tak, tutaj stoją nasze ogiery. No i jakie macie plany ogólnie? Skąd, gdzie ruszyliście? Spod Krakowa. Spod Krakowa. I dokąd jedziecie? Znaczy, w zasadzie z Krakowa konkretnie. Dobra, a dokąd jedziecie ogólnie? Jakie macie plany? To był nasz cel tak naprawdę w tej chwili. Czyli Ustrzyki chwilę... Górne, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy. Znaczy, może... znaczy były dwa cele. Po pierwsze Pieniny, zobaczyć zamki w Niedzicy i w Czorsztynie. Pojeździć po tamtym terenie. Tak, po tamtym terenie. Troszkę tam pochodzić. Poknurzyć. Dobra, a tutaj już coś pochodziliście po górach? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Czyli dzisiaj ruszacie. Ruszamy, no. No ja też ruszam, ale i wybieramy inne trasy, inne szlaki. Więc, no ale chyba jeszcze wieczorem się zobaczymy, co nie? Chyba tak. Chyba się okaże. Kiedy pierwszy raz była wasza taka większa wyprawa rowerowa? Taka większa to w sumie była w 2013 roku. Wybrzeże i gdzie wtedy byliście? Wybrzeże, Mazury. Całe Wybrzeże, całe Mazury, też trochę Litwy. A ile wam to zajęło dni wtedy, taka cała podróż? To było 16 dni. 16 dni, tak, 2 dni na odpoczynek było w międzyczasie, na jakiś tam relaks gdzieś na Mazurach, tak, tak. I chyba w Gdańsku. Było ponad 2000 km. To mega fajnie, no? 2100 coś tam. A czy ja ogólnie pamiętam tą całą akcję, tak przez mgłę troszkę i sami się wczoraj zdziwili, że coś tam mi świta, ale no nie, mega spoko. Ja ogólnie też miałem w planach zrobienia czegoś podobnego, tylko że na piechotę, właśnie na wybrzeżu Morza Bałtyckiego naszego. No ale kto wie, może jakoś niedługo to poczynię. Za rok, może dwa. A może za 10. Dokładnie. Dobra, no to co, ja idę pod prysznic, bo wczoraj troszkę... Spróbowaliśmy naleweczki tutaj niedaleko, Wiśniowej. 2,51 shot. Dokładnie, 2,50 shota. Czajcie to, będąc w górach, 2,50 tanio, shot. No. Bardzo tanio. Ogólnie rzecz biorąc, to jest takie zdzierstwo na wszystkim, że szok, naprawdę. Ale czy mówisz o czym? O cenach w sklepach, tak? Tak, zdzierstwo w sklepach, ale tutaj, naprawdę, na kempingu PTTK, bez żadnej reklamy, broń Boże. No. Normalne ceny. Normalnie loda za 3 zł możesz kupić, a w sklepie za 5, 6, 7. No. Okay. Widzicie? Więc nie korzystaj... Nie, w sumie nie. Wspierajcie lokalne biznesy, ale jeżeli chcecie nieco zaoszczędzić, to idźcie tutaj do PTTK. Pole namiotowe, no jest obszerne, więc myślę, że dla każdego miejsca się znajdzie. No, no i tyle. Słuchajcie, dobra, to ja lecę pod prysznic i idziemy w końcu w góry. Były lasy, jeziora, rzeki, to jeszcze góry zostały. No cały czas jestem w górach, ale wiecie, takie góry odkryte, gdzie są przepiękne widoczki. Jestem teraz w Ołosate i kieruję się teraz niebieskim szlakiem na Tarnicę, a później już wam pokazuję na mapie, może tak będzie najlepiej. Tak, jestem tutaj w Ołosate i teraz tak, tym niebieskim szlakiem pójdę prosto na Tarnicę, a później wejdę na główny szlak beskidzki, tutaj ten czerwony, aż po samą granicę z Ukrainą i później sobie wrócę tutaj. No całość prawdopodobnie zajmie mi jakieś 8 godzin pewnie przy moim zatrzymywaniu się i robieniu zdjęć, może nawet troszeczkę dłużej, ale w plecaku mam wszystko, co mi potrzebne, więc myślę, że będzie wszystko ok. Jakby co tutaj przed tymi wszystkimi szlakami jest taki ogromny parking, można sobie zaparkować auto i tutaj stąd startować. 18 zł się płaci za cały dzień. Niestety trzeba skorzystać z tego parkingu, na dziko raczej nie można parkować, gdyż policja skrupulatnie odwiedza tą miejscowość, no i mandaciki lecą. Pytałem się ogólnie, żeby tak na przyszłość wiedzieć, czy tak da się może gdzieś na dziko zaparkować, to raczej nikt tego nie polecał. Pewnie się da, ale nie wiem, może lepiej rzeczywiście zapłacić te 18 zł i mieć pewność, że wróci się do auta i nie będzie karteczki, zwezwanie do zapłaty. W
Wchodząc do parku musicie oczywiście kupić bilet. 4 zł kosztuje ulgowe, 8 normalne. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby przestrzegać przeróżnych przepisów i zasad, nie? Najważniejsze jest to, żeby nie palić, żeby nie wchodzić ze zwierzętami i żeby nie śmiecić. Pamiętajcie, jakiekolwiek śmieci, jakiekolwiek produkty ze sobą zabieracie, to z powrotem wracacie z tymi opakowaniami, żeby po prostu nie śmiecić gdzieś tam na szlaku. To naprawdę jest bardzo ważne, bo edukacji w Polsce na ten temat prawie że nie ma. Więc mówię wam ja i bardzo proszę, żebyście przestrzegali właśnie tych przepisów. No i oczywiście także przepisy bezpieczeństwa. Wchodząc na jakiekolwiek szlaki, przy budkach zawsze są one rozpisane. Tutaj nawet dostaje się taką małą ulotkę, więc warto to przeczytać przed wejściem na szlak. Tym bardziej, jeżeli jest to taki szlak raczej często uczęszczany, nie? Żeby później naprawdę zostawić po sobie porządek i żeby bezpiecznie podróżować. Dobra. To ja jeszcze idę do toalety, jakby co jest bezpłatna, no i już wchodzę na szlak. Jeżeli zbieracie pieczątki, to tutaj możecie sobie takowej użyć. No ja akurat teraz nie mam gdzie sobie tego przybić, więc sam się zapieczętuję. Dobra, i mogę iść. No to jestem już na szlaku. No i powiem wam, że jest już kurde godzina 13. Niestety tak wyszło, że musiałem zacząć o tej godzinie dzisiaj. No tak jak wam mówię, mam w planach trochę przejść. Więc zapewne, mamo nie słuchaj, będę wracać z gór jak już będzie ciemno. Ale w razie co mam dwa telefony, mam latarkę, spokojnie dam sobie radę. Tylko obym nie spotkał na swojej drodze przyjaciela niedźwiedzia. Nigdy chyba w sumie w życiu nie widziałem, albo jakoś z daleka, ale nie, ja jednak podziękuję. Ale chętnie zobaczyłbym rysie, które też tutaj mają swój domek. Idę sobie takim bardzo popularnym szlakiem. Troszkę ludzi jest, ale jakoś mi to nie przeszkadza. Niech ludzie sobie korzystają z natury. Dobra, no to słuchajcie, ja muszę troszkę pocisnąć, żeby jednak wrócić troszkę szybciej. Żeby po zmroku nie robić jakiejś dłuższej trasy, tylko tam najwyżej kilka kilometrów. Ale dam radę. Dobra, no to będę wam zdawać relacje. Chociaż też jakoś nie za dużo. Gdyż, tak jak mówię, muszę mieć taki bardzo szybki marsz. I saw a picture of us in crop tops with bare stomachs. Dazzling teens, liberated party queens, friends with vomit. Jeżeli jedziecie w Bieszczady, myślicie, że się nie zmęczycie, no to jesteście w błędzie, bo takie szlaki też są i rzeczywiście trzeba pokonywać różne wysokości i właśnie o to chodzi, nie? W góry się chodzi po to, żeby się zmęczyć. Widzicie? Ale naprawdę one nie są jakieś te bardzo trudne szlaki. To jest jeden z najbardziej popularnych szlaków. Całe rodziny z dziećmi tutaj też chodzą, więc bez problemu każdy z was może tutaj się wybrać. O, widzicie? Muszę chyba troszkę zwolnić tempa, bo na początku pocisnąłem tak konkretnie. I chyba za szybko po prostu się zmęczę, więc chyba muszę oszczędzać siły. Ostatnie podrygi, tutaj idę. Znak pokazywał, że jeszcze 40 minut się wchodzi do góry. Zapewne mniej mi to zajmie czasu, bo cały ten szlak był oznakowany na 2 godziny chyba 30 minut. Tak chyba dobrze kojarzę. A jeżeli dodam teraz do czasu, który przeszedłem dany odcinek, te 40 minut, no to w 1,5 godziny przejdę całą tą dróżkę, drogę, więc myślę, że całkiem zacny wynik, ale i tak będę musiał niedługo zwolnić, żeby nie paść po drodze i zrobić cały szlak, który sobie na dzisiaj wyznaczyłem. Dobra,
To jeszcze troszkę. No i bardzo proszę, jestem na Tarnicy, czyli najwyższym szczycie w Bieszczadach po stronie Polski. 1346 metrów, takie oto piękne widoki. A za mną tłum innych podróżników, którzy też chcieli zobaczyć to, co wy teraz tutaj ze mną oglądacie. Wcale się nie dziwię, bo jest to łatwo dostępny punkt i wam też polecam odwiedzić te miejsce. Za chwilę 5 godzin spędzę idąc właśnie po tych górach tuż za mną. Myślę, że dojdę z powrotem, gdy już będzie ciemno, ale zawsze mogę troszkę przyspieszyć. Ale wiecie, ja też się zatrzymuję co jakiś czas, żeby jakieś zdjęcia popstrykać, więc w sumie nie, pewnie już zejdę, będzie ciemno, no. Ale nie, tutaj jest punkt widokowy, bez problemu traficie. Wszystko jest bardzo ładnie oznakowane. Sama trasa, poziom trudności. Nie jest to jakieś trudne, ale też nie jest jakieś najłatwiejsze. Jest bardzo dużo stopni. No mi to na przykład troszkę utrudniało życie, gdyż wolę sobie pochodzić po kamieniach, po skałkach. Ale wiecie, te stopnie są zrobione też po to, żeby po prostu ten szlak się tak szybko nie wyeksploatował. Na pewno po jakichś tam lawinach, po zimie i tak dalej. No, dobra. Zmykam sprzed obiektywu i pokażę wam, jak to rzeczywiście wygląda. Layer by layer, I didn't know nearness in my childhood. Ba-do, little by little, we unfold the riddle of adulthood. Czekajcie, idę tutaj do fajnych ludzi. Cześć. Siemanko. Siemka. Skąd startowaliście? Ze Szczecina. O. Jakie teraz macie plany? Piwo. Zejść na dół. Dzisiaj piwo. Chyba każdy. A ogólnie? Zejść na dół. Na kilka pozostałych dni? Kilka pozostałych dni. Nie wiem, ile macie zamiar być tutaj. Do piątku. Jesteśmy do piątku. Jakąś połoninkę może wetlińską sobie planujemy. Nad jeziorko. Solina. No to byłem tam właśnie. Fajnie. No mogę wam pokazać na mapie. Mogę wam za chwilę pokazać, gdzie fajnie zjechać, żeby ominąć tłumy ludzi. O, super by było. Dobra. O, bardzo fajnie. Ekstra. To ja tutaj. No właśnie, jak chcecie, to pozdrówcie. Elos Travelos. Tak. Patrzcie, kogo spotkałem na szlaku. Hej przygodo. Hej przygodo. Cześć, ja jestem Marcin. Cześć, siemaniero. Powiedz mi, co tutaj robisz? Bo słyszałem, że właśnie już to nie jest pierwszy dzień tutaj, tylko już tak sobie. Tak, chodzisz. Tak, już sobie podróżuję, dokładnie. 18 dzień jestem w podróży, cały czas czerwonym szlakiem. Kończę już główny szlak beskidzki. 480 km w nogach w tej chwili. Do Wołosaty zostało mi niecałych tych 20, może nawet mniej, może z 10. Mhm. Więc jestem już pełen euforii. Czyli ty teraz idziesz też tym czerwonym szlakiem dalej? Tak, to tak, ja tak, też tak, tam tak, idę tak, tym szlakiem. Tak. No. Dokładnie. To pewnie będziesz tam. Będę się 3 tam godziny wcześniej niż ja. Ale ale będę tam czekał na ciebie, będę świętował. Tak, i główny później szlak beskidzki, który skończę. Tak, i tam już piwko czeka, więc. Mam nadzieję, że i szampan, i pizza. dobra, powiedz mi, od kiedy w ogóle tak się szwędasz po tych górach? Bo na pewno nie zacząłeś jakoś teraz, tylko już pewnie od wielu lat. No, moja przygoda z górami już trwała naprawdę bardzo długo. Właściwie od dzieciństwa, od trzeciego roku życia na nartach jeżdżę i po górach łażę z rodzicami. No i tak się to toczyło. Czyli ogólnie pochodzisz pewnie gdzieś tutaj? Tak, z Beskidu generalnie, z Cieszyna. To bardzo fajnie. Blisko. Bo ja właśnie pochodzę z Wielkopolski i tam jakby nie było okazji, jakby, nie? Żeby tak rodzinę wypadły. Ale twardziel z ciebie i w górach jesteś często, co nie? No właśnie niezbyt często, wiesz, zaczynam moją przygodę z górami. A, i to bomba. No. To najlepsze przed tobą. Tak, dokładnie. Dobra, no to ja życzę ci wszystkiego najlepszego. I wszystkiego dobrego tobie również, szerokich szlaków i lekkiego plecaka. Dzięki. Hej, przygoda! No to oficjalnie zaczęło padać, będzie ulewa totalna. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście iść te 5 godzin, czy cofać się półtora godziny, czy godzinę. Nie mam pojęcia. Pójdę przed siebie tą dłuższą drogą, jeszcze kilka minut, jakieś pół godziny i zdecyduję. Najwyżej jak będzie robiła się masakra, to się cofnę. No bo patrzcie, tam są chmury. Już takie typowo burzowe. Tam leje już totalnie, a tam właśnie mam iść.
no zdrowy rozsądek mi podpowiada, że jednak nie powinienem tam iść. No ale kurde, trochę szkoda mi. Kurtkę mam przeciwdeszczową. Teraz tak, albo jest ryzyko, jest zabawa, albo jestem mądrym, rozważnym człowiekiem i się wracam. To i to. No i co teraz zrobić? Naprawdę nie wiem. Chcę tam iść, ale nie wiem, czy powinienem. Idę jeszcze chwilę i zdecyduję. Ale aparat chowam, bo mi zmoknie. Bo już leje. Dobra, tak zaczęło lać, że schowałem się chwilę pod taką wiatą. Ale nie ma sensu czekać, bo teraz akurat przestało padać. Pewnie jeszcze będzie dalej padać, ale właśnie się dowiedziałem, że taki odcinek dłuższy, dwugodzinny, już taki końcowy, jest bardzo lajtowy. Idzie się tak naprawdę ulicą, więc myślę, że nie ma co czekać, bo tylko tracę czas, a więc idę. Mam nieprzemakalną kurtkę na plecach, założyłem też sobie taką płachtę nieprzemakalną, więc dam radę. Chwilkę sobie przystanąłem, zrobiłem sobie krótką przerwę po to, żeby wam pokazać, jakie są tutaj ścieżki. Są już takie fajne, błotniste, typowo właśnie bieszczackie trasy piesze. Powiem wam, że ja preferuję takie. Schody nie są dla mnie. Wolę takie błotko, na dziko się przechadzać. No jest mega fajnie. W ogóle ja tak sobie chodzę i tak sobie czasami przystanę po to, żeby podziwiać po prostu przyrodę. No i myślę, że właśnie w tym jest sens tego, takiego chodzenia po górach. Nie żeby sobie odhaczyć, tylko żeby doznać. I patrzcie, no to są takie fajne paprotki normalnie. Kurde. Jest tyle roślinności. Serio, jeżeli czegoś takiego nie robicie, jeżeli podróżujecie tylko, żeby odhaczyć, żeby było, że byliście, to może warto po prostu czasami sobie usiąść, pomyśleć. Dlatego też czasami podróżuję solo właśnie, abym nie musiał się tłumaczyć z tego, że czasami sobie stanę i popatrzę na paprotki na przykład. No, ale widzicie, to jest Polska. Kolejne widoczki, tego nie mogę wam odpuścić. Patrzcie, jestem na takich skałach i stąd widać znowu całą panoramę na przepiękne Bieszczady. No, mega zacnie. W ogóle patrzcie, jak to wygląda, taka wioska bez wioski. Szanuję bardzo cię, przyrodo, za takie prezenty dla nas ludzi. Szlakiem. I patrzcie, kogo spotkałem. Szok normalnie. Czy to jest niebieski ślimak? Bez domku? Niesamowite. Ja, ale sztos. Patrzcie, to tutaj jest tam widoczki prosto na Ukrainę. Jeżeli jeszcze nie widzieliście moich filmów z Ukrainy, to możecie teraz tutaj albo tutaj kliknąć. Ale patrzcie to, nie jestem tutaj sam, bo dołączyłem do takiej fajnej ekipy. Może nie jest Ukraina, ale nie opodal mieszka. Jak was... Naprawdę? Jak wam się podoba? Pierwszy raz tutaj w Bieszczadach? Czy... Tutaj kolega... Generalnie po mnie filmy. No właśnie, bo takie jak ma...
bardzo ciekawe. Telewizyjne. Do telewizji się nada. Dobra, no to co? To lecimy dalej, nie? Lecimy, żeby... Na Ukrainę. Zeszliśmy już z takich ścieżek typowo górskich, takich wiecie, błotnych. Później była chwilę dżungli normalnie, aż się bardzo zdziwiłem, bo wiecie, idę sobie ścieżką, pełno widoczków przepięknych, a nagle pełno drzew. Takie ogromne liście, wiecie, takich roślin, co często na poboczach rosną. Pełno paproci. Normalnie czuliśmy się jak w jakiejś dżungli. No i za chwilę weszliśmy tutaj na taką już ostatnią, prostą ścieżkę. I teraz idziemy cały czas prosto, 2 godziny. No i trasa będzie skończona. Powiem wam, że nie żałuję, bardzo nie żałuję, wręcz się cieszę, że się nie zawróciłem i poszedłem po prostu dalej. Prawdopodobnie za jakąś godzinę zrobi się tutaj ciemno, ale mamy latarki, więc damy radę. Ale klimaciarsko totalnie, no. Bieszczady, zaskakujecie codziennie, naprawdę. I jeszcze może kilka słów takiego porównania do Tatry, bo w Tatrach byłem. Ja się zakochałem w Tatrach. Normalnie to jest sztos nad sztosami. Tylko że w Tatry się wchodzi, no i tak jest takie jeb. I masz widoczek, nie? Możesz się nim cieszyć. A w Bieszczadach jest troszkę inaczej. Tutaj trzeba przemierzyć sporo kilometrów, żeby doznać jakichś fajnych krajobrazowych widoków. No ale jeżeli się idzie mnóstwo kilometrów, jeżeli się już tak totalnie spocisz i zmęczysz, to wtedy docenisz właśnie te widoki bardziej, niż jakbyś miał je dostać tak od razu. No i tyle. Słuchajcie, odezwę się do was może dzisiaj, może jutro. Teraz poświęcę się w całości, żeby jeszcze doznawać przyrody. O, patrzcie, o te właśnie roślinki mi chodziło. Takie ogromne, ogromne liście. A patrzcie to, gdyby było można zrywać takowe rośliny, to normalnie można byłoby tego użyć jako parasolkę. Ale czad. Gastronomia w Bieszczadach nie jest jakoś bardzo rozwinięta, ale jest kilka lokali, które naprawdę warto odwiedzić. Kiedy będziecie jechać Wielką Pętlą Bieszczadzką, to w miejscowości Dołżyca jest taka miejscówka... Hipisówka, pomyliłem się. Jest otwarta codziennie oprócz poniedziałku. To może wejdźmy i zobaczmy, co tutaj mają. Dobra, jak widzimy, jest fajnie klarownie menu wypisane. Tutaj w sumie, tutaj nie ma jedzenia, nie? Nie, nie ma jedzenia. Tak. W ogóle cześć, Marcin. Siema. Jestem. Siema. Tomek. Cześć, Tomek. I jak już długo funkcjonuje ta knajpa tutaj? Wiesz co, hipisówka teraz działa 4. sezon. Wystartowaliśmy w 2017. Mhm. Tak. Jakoś się kręci, tak? Jest coraz więcej turystów? Coraz, coraz przyjemniej się to wszystko kręci. Dzień dobry. Reklama taka szeptana. Dzień dobry. Lepsza i coraz więcej ludzi z poleceniem po prostu do nas trafia. Więc jest coraz przyjemniej. A jak to teraz wygląda? Z tytułu koronawirusa, czy rzeczywiście się pogorszyło, czy jest ok, albo nawet lepiej? Nie, jest o wiele więcej ludzi niż normalnie. Tak jak normalnie sezon nam startował w okolicach 14-15 lipca, to teraz pod koniec czerwca już mieliśmy jakby pik sezonowy z populacji poprzednich, więc... No to czyli jednak Polacy przestali wyjeżdżać za granicę, no bo są ograniczenia, ale podróżują tak, po swoim, tak, poznają. No to w sumie to jest duży plus. No. Do siedzenia na tyłku w mieszkaniach i wszyscy ruszyli w Bieszczady, myśleli, że będzie pusto, no ale wszyscy ruszyli w Bieszczady. Tego ale nie, no w sumie jak tam mówię, podróżowałem po Bieszczadach teraz kilka dni, no to jakoś tłumów nie było, więc ja też będę na pewno zachęcać, żeby tutaj ludzie jednak przyjechali tutaj, a nie w Tatry, nie? Które są no, właśnie oblegane na maksa. Czy warto i w Tatry jeździć w Bieszczady, warto poznać Polskę po prostu, jeśli, tym bardziej jeśli granice są zamknięte, to fajnie Polskę sobie zobaczyć. Mamy masę pięknych miejsc. No a Bieszczady są jednym z najpiękniejszych. Dokładnie. I co tutaj serwujecie? Absynt, naleweczki, kawę jakości speciality zarówno z ekspresu ciśnieniowego, jak i metody przelewowe. Ale macie jakieś nalewki takie lokalne? Tak, naleweczki są wszystkie naszej produkcji, produkujemy my, to znaczy my, to moi rodzice i ja.
mamy dosyć nietypowe smaki, bo mamy nalewkę na przykład z pokrzywyzny, strzyga żółtego, bądź też sosny i z jagód. Ale to mogę fajnie, bo takie nawiązanie do lasu, nie? Który tak, 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 my bazujemy głównie na produktach, które występują naturalnie w Bieszczadach. Mamy oczywiście parę wyjątków, jak kawówka, ale większość jednak tych wszystkich no. Ziół roślin jest typowo stąd, nie? Poza tym organizujemy koncerty i różne dziwne eventy. Dzisiaj chyba nawet tutaj szykujecie, bo widzę, że mi jakiś statek tak, jest tak. Rozpadiony. Dzisiaj przyjeżdża gość z Australii, pół Australijczyk, pół Hindus, Philip Bracken, który właśnie o 20 będzie grał koncert. A ogólnie jakie gatunki muzyczne najczęściej są tutaj? Wiesz, staramy się nie ograniczać, ale oscylujemy gdzieś w granicach jakiegoś fajnego etno, dobry bluesik, funk, jakieś miksy gatunkowe, więc jakieś połączenia funku z soulem, bluesem, rockiem. Jakieś takie delikatne, spokojne klimaty. Jakieś jazziki, delikatne psychodeliczne. No to mogę fajnie. Przynajmniej można sobie posłuchać czegoś ciekawego, pewnie dla większości nowego. Tak, tak. I jeszcze coś dobrego sobie spróbować. Nie mamy żadnych takich typowo hard rockowych, rockowych, punkowych koncertów, no bo to jest troszkę za ciężkie na to miejsce, więc bardziej celujemy takie spokojne klimaty. No ale blues, jazz i mieszanka tego wszystkiego, to myślę, że mega spoko. Mega spoko. No dobra. Na naszym fejsie są wszystkie wydarzenia, można się sobie śledzić i zobaczyć. Jeżeli chcecie tutaj trafić, to bez problemu znajdziecie to miejsce, jeżeli wpiszecie na Google Maps. Ja właśnie tak tutaj trafiłem, więc myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Mogę sobie wejść tam i pokazać ludziom? Dobra, dzięki. A tutaj widzicie, są kanapy, tutaj jakieś ide siedzonka. Jakaś grafika, ale patrzcie na sufit. Płyty winylowe. Nie no, jest na pewno klimatycznie tutaj, no. Muzyczka też taka fajna, swobodna, sobie leci. O, tutaj będzie koncert. Statyw już jest rozstawiony. No, mega ciekawie, powiem wam. Tutaj możemy wyjść sobie na taki taras. I też widzimy, jest miejsce. No słuchajcie, mega ciekawe miejsce. Ja na pewno tutaj wrócę, jeżeli znowu wstąpię w Bieszczady i wtedy być może ze znajomymi i wtedy sobie popróbujemy te wszystkie naleweczki. Dobra, to ja lecę dalej i mam nadzieję, że wy odwiedzicie to miejsce. Jeżeli już tutaj byliście, to może napiszcie w komentarzach, co o nim sądzicie, czy coś dobrego tutaj piliście. Albo jakie inne lokale w ogóle gastronomiczne polecacie w tej okolicy. To będzie na pewno pomocne dla mnie i dla innych. Co ja bym wzięła za robię? Ustrzyki górne. Właśnie tutaj rozbiłem się namiotem na polu namiotowym. Tutaj jest mój namiot. Powiem wam, że ta miejscowość jest takim bardzo dobrym punktem wypadowym, ponieważ zewsząd tutaj rozchodzą się tak naprawdę główne szlaki w Bieszczadach. Ja dlatego skorzystałem z pola namiotowego, ponieważ chciałem, aby wszystko było na legalu, żeby było bezpiecznie, niedźwiadki grasują, aby mieć dostęp do bieżącej wody, do ciepłej wody. No i aby móc sobie swobodnie podładować baterie w aparacie i telefony. I właśnie tutaj, w tym miejscu kończy się moja bieszczadzka przygoda. Powiem wam, że no chyba nawet nie muszę wam mówić, czy mi się podobało. Mogliście to już zauważyć w poprzednich nagraniach. No ja wybierając się tutaj, a czy to w ogóle był mega spontan? Ja miałem jechać w Tatry. Już byłem kilka razy i zostawiłem tam swoje serce i chciałem tam po prostu znowu wrócić. Ale miałem też na względzie to, że nigdy nie byłem w Bieszczadach. Jakieś wyobrażenie o nich miałem, ale tak naprawdę nie wiedziałem, czego mógłbym się spodziewać. No i powiem wam, że jestem w szoku, bo na każdym kroku mnie Bieszczady zaskakiwały, naprawdę. Ustaliłem sobie, że chciałbym doznać wszystkiego, co ona ma do zaoferowania, oczywiście w cudzysłowie, bo pewnie jest o wiele więcej tych rzeczy, ale chciałem na pewno zaznać lasów, jezior, rzek i odkrytych gór. No i tak, w pierwszy dzień byłem nad jeziorem Soliński, tak trochę z boczku, żeby ominąć tłumy. Sztosik. Kolejne dni to była grota oraz sine wiry, czyli właśnie strumyki i rwące rzeki. No i później lasy, no i szlaki górskie. Wszystko co chciałem, dostałem. No i naprawdę jestem bardzo pocieszony. Jedno wiem na pewno, wrócę tutaj. Prędzej czy później, ale tutaj wrócę. Można tutaj naprawdę w fajny, aktywny sposób spędzić wolny czas. I naprawdę w niedrogi sposób. Można podróżować budżetowo po Bieszczadach. Są właśnie pola namiotowe, oczywiście wiąże się to z konsekwencjami takimi jak mniejsza wygoda, bla. No ale słuchajcie, no coś za coś. Jakby co, pensjonaty, jakieś domki gościnne także są, więc myślę, że każdy tutaj się odnajdzie. Jeżeli chodzi o trudność szlaków, myślę, że
też każdy się na nich odnajdzie. Są takie bardzo proste, są także bardziej wymagające, ale to nie są jakieś hardkory, więc naprawdę tutaj to jest destynacja dla każdego. I ja polecam Wam odwiedzić Bieszczady. Prosto z serca to mówię, naprawdę. No i jeżeli jeszcze tutaj jesteś, czyli jesteś jednym z niewielu, jeżeli jeszcze oglądasz ten film i chcę Ci właśnie za to bardzo podziękować. Jeżeli chcesz być na bieżąco, no to wtedy zapraszam do subskrypcji tego kanału. Jest wtedy większe prawdopodobieństwo, że wyświetli się na Twoim profilu głównym właśnie któryś z moich nowych filmów. Jeżeli chcesz mieć jeszcze lepszy kontakt ze mną, to wtedy wbijajcie na mojego Instagrama. Oczywiście wszystkie opisy podam w linku pod tym, w opisie pod tym filmem. Tak samo napiszę tam informacje o miejscach, w których tutaj byłem, abyście klarownie mieli wszystko rozpisane, mogli sobie sami to znaleźć, poszukać informacji i tam pojechać. No to co, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Jeżeli jesteście chętni, będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie mi łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć! We ain't got no time to waste. I'm just like a mermaid. I wanna eat you. So fresh. You know black swan. Elos Travelos.